Witajcie moi drodzy. Dzisiaj trochę strasznych historii z Reddita. Użytkownik RXRXG2799 spytał się innych o najstraszniejsze doświadczenie paranormalne, jakie doświadczyli. Oto kilka z nich. Sweet Ragnarok napisał: mam trochę straszną sąsiadkę, która wygląda jak macocha królewny Śnieżki, przybierającej formę tej garbatej staruszki. Jest ona bardzo dziwna i wścibska. Raz, kiedy wysiadałem z mojego auta zaparkowanego na wspólnym podjeździe, była tam tylko linia oddzielająca podjazdy. Kiedy tylko się odwróciłem, stała centymetry od mojej twarzy, oferując mi warzywa, które sprzedawała. O mały włos jej nie uderzyłem. Był to odruch bezwarunkowy, ale tylko krzyknąłem. Mało nie wystrzeliło mnie z butów, tak się przestraszyłem. Uprzejmie odmówiłem, ale nalegała, żeby je wziąć. Dodam, że prawie już gniły. Oddaliłem się do domu, gdzie w końcu poczułem się bezpiecznie. Blue Eyed Lightning. Mój nauczyciel podzielił się historią, kiedy był on w liceum. Potwierdził swoją historię artykułem w gazecie. Rodzice jego przyjaciela zostali zamordowani, a była to część okultystycznego rytuału. On i jego kolega byli wtedy na meczu. Jeśli jego znajomy zostałby w domu, zginąłby okrutną śmiercią. Dr. Funbags. Mój najlepszy przyjaciel został u mnie na noc. Naszedł nas fantastyczny pomysł, aby przejść się do sklepu kilka bloków dalej. Było około północy, a my weszliśmy tylko w piżamach po przekąski. Zero zmartwień, wygłupy, tak szliśmy, aż poczułem, jak szturcha mnie w ramię, nie mówiąc nic. Zapytałem, o co chodzi, a on tylko wskazał przed siebie. Przed nami, jakieś kilkanaście metrów, szedł facet. Na szczęście się nie obrócił, z ogromnym nożem w ręce. Ostrożnie, po cichu zawróciliśmy i pobiegliśmy do domu. Stamtąd zadzwoniliśmy na policję. Inny użytkownik napisał: mój wujek umarł, a ja odziedziczyłem jego samochód. Był już trochę wiekowy, ale chodził bardzo dobrze, więc cieszyłem się, że go dostałem. W tamtym czasie chodziłem do koledżu, który mieścił się 3 godziny drogi od mojego domu. Jeździłem na weekend do domu i potem w niedzielę późnym wieczorem z powrotem do koledżu, żeby zdążyć na zajęcia. Jednej nocy jechałem do domu i zauważyłem zbliżające się auto z załączonymi długimi światłami. Zerknąłem w lusterko, ażeby zobaczyć, czy ktoś chce mnie wyprzedzić. Wtedy zauważyłem, że ktoś siedzi na tylnym siedzeniu. Nie odwróciłem się w panice i jechałem przed siebie. Kiedy dojechałem do następnego miasteczka jakieś 15 minut później, zjechałem na pierwszą lepszą stację benzynową, udając, że chcę zatankować. Spojrzałem, kto siedzi na tylnym siedzeniu, w razie czego byłem pewien, że ktoś mi pomoże. Kiedy spojrzałem, nie zobaczyłem nikogo. Sprawdziłem każdy kąt auta i nic. Byłem przekonany, że ktoś tam siedzi. Siedział całą drogę do stacji, ale teraz nic. Kilka tygodni później mój współlokator wpadł do pokoju, pytając, kto siedzi w moim aucie. Był dzień i widoczna postać ta wróciła. Wyleciałem zobaczyć, kto to, ale znów postać zniknęła. Po kilku tygodniach wszystko się skończyło. To by było na tyle, moi drodzy. To było kilka historii z Reddita. Może macie własną historię paranormalną, które chcielibyście się podzielić? Jeśli tak, śmiało piszcie w komentarzach. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. I do następnego. Cześć.